Witam kochani. Bardzo piękną mam z tyłu za sobą scenerię, odpowiednią właściwie na ten czas, na ten dzień. W sumie walentynki przyszło mi po prostu dzisiejszy dzień spędzić z Państwem cały, bo ponieważ wieczorem będę również spędzała go z Państwem i z Rolandem, także o 19 również zapraszam w objęcia wróżki. A dziś o czym? No jako, że taki cudowny dzień, kochani, no jakżeby mógł być inny temat, jak na przykład tylko magiczne zioła miłości, rośliny miłości, wzmacniające związek, pomagające stworzyć związek, pomagające uzyskać odpowiedniego partnera. A w drugiej części programu również sprawy związane z emocjami, z uczuciami, czyli taka króciusieńka relaksacja, no nie wiem, czy taka króciutka, bo właściwie zajmie nam drugą połowę programu. W każdym razie, kochani, relaksacja związana z czakrą serca, z wysyłaniem przede wszystkim do siebie, do świata, do innych ludzi, takich fajnych, pozytywnych uczuć, empatii, miłości, lubienia chociażby. Także serdecznie, kochani, zapraszam. Pamiętajcie, że podczas mojego programu również są osoby zalogowane, które odbierają po prostu telefony od Państwa. Więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście zawsze możecie zadzwonić. W górze na tym pasku, mam nawet czerwony długopis, widzicie Państwo, są numery telefonów osób, które są w tej chwili zalogowane. A ja zapraszam na swój zielnik. Zielnik, który tak się złożyło, że jest akurat w czwartek, w dzień świętego Walentego. Więc kochani, chwileczkę skupię się też na tym, żeby opowiedzieć. Jeśli chodzi o świętego Walentego, to święto obchodzimy właściwie nie tak dawno w Polsce. Nie było właściwie przez wiele, wiele lat bardzo popularne. A skąd się wzięło to święto? Otóż legenda mówi, że święty Walenty był chrześcijańskim kapłanem, który żył dawno, dawno temu, w czasach cesarstwa jeszcze rzymskiego i udzielał potajemnie ślubów po prostu zakochanym. Jak głosi legenda, został zamordowany bardzo, bardzo dawno temu, około 280 roku, kochani. Stąd tradycja walentynek tak naprawdę wywodzi się z czasów bardzo, bardzo odległych. Pierwsze walentynki, to cóż to było? To po prostu były piękne, wierszowane życzenia i nic innego. Zdobione wierszem były takie bileciki, a powstały one w Anglii. Często do bilecików rycerze dla swoich dam dołączali na przykład jakieś prezenty fantastyczne, jakieś słodycze. I właśnie pierwsze walentynki, czyli te pierwsze takie wierszowane życzenia związane z miłością, z uczuciem, z emocjami pochodzą z Anglii, powstały w Anglii. My to święto obchodzimy dopiero od kilkunastu lat tak naprawdę, lecz zauważyłam, że z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Jakże miło jest, kochani, otrzymać taki liścik albo otrzymać jakieś takie piękne słowa napisane na ładnej kartce w jakimś fajnym serduchu, prawda? Albo otrzymać fajne słodycze od kogoś, kto darzy nas sympatią. Więc nie zapominajmy o tym, ale również to nie może być tak, żeby to święto było tylko i wyłącznie komercyjne, prawda? Jeżeli autentycznie otworzymy się na te przesłania walentynkowego święta, czyli miłości, empatii, polubienia siebie, świata, innych ludzi, uśmiechu i radości, jeżeli się na to wszystko otworzymy, to wtedy nie tylko ten dzień będzie fajny, ale i potem dalsze dni, czego Państwu życzę. Życzę Państwu pogody, uśmiechu, miłości, dużo fajnych emocji i żeby one towarzyszyły Wam, kochani, nie tylko dzisiejszego dnia, ale w ogóle przez całe Wasze życie, to jest najważniejsze. Jeszcze musicie Państwo pamiętać, że Dzień Świętego Walentego sprzyja wykonywaniu różnych działań magicznych, czyli na przykład jakaś kąpiel przyciągająca miłość jak najbardziej, jakieś różnego rodzaju rytuały przyciągające miłość też jak najbardziej, kochani, magiczne napoje, to wszystko jest właśnie związane z tym świętem. Te wszystkie rzeczy można dziś właśnie, zwłaszcza wieczorem, wykonywać, żeby przyciągnąć te fajne, pozytywne uczucia do swojego życia. Także jeszcze raz, kochani, życzę Wam dużo miłości i szczęścia przez cały, cały rok, a nie tylko dzisiaj. I oczywiście przechodzę do
clue programu, czyli do tego tematu, który postanowiłam, o którym postanowiłam dzisiaj Państwu powiedzieć, czyli o magicznych ziołach, o magicznych roślinach miłości, o roślinach, które przyciągają miłość, pomagają nam wzmocnić również związek, pomagają nam w wielu działaniach związanych właśnie z emocjami, z miłością, z przyciągnięciem odpowiedniego partnera. A tych ziół jest dość sporo i od wielu wieków już uznawane były właśnie za takie ziółka pomocne przy wykonywaniu rytuałów i pomocne podczas magii miłości. Ale zanim do tego przejdę, kochani, chociaż fragmencik muszę przeczytać mojego ulubionego poety Khalila Gibrana. Pięknie napisał o miłości. Takie przypowieści, mam tu taką malutką książeczkę, którą kiedyś dostałam od kogoś i bardzo ją polubiłam, a tu są takie króciusieńkie przypowieści właśnie związane z różnymi sferami życia. A ta przypowieść dotyczy miłości, czyli jest o miłości. Parę zdań, kochani. Miłość nie daje niczego oprócz siebie i nie żąda niczego jak tylko siebie. Miłość nie posiada niczego i również jej nie można posiąść, jako że miłość zaspokaja jeno miłość. Jeśli kochasz, nie mów, Bóg jest w mym sercu, lecz raczej jestem w sercu Boga. I jeszcze jeden cytat. Miłość nie pożąda niczego oprócz swego spełnienia. I o miłości. Budzić się o świcie z uszczelonym sercem i składać Bogu dzięki za następny dzień miłowania. Wypoczywać w skwarne południe, rozpamiętując miłosną ekstazę i z uczuciem wdzięczności o zmierzchu do domu wracać. A potem z modlitwą za ukochaną w sercu i z pieśnią pochwalną na ustach zasypiać. Czyż nie piękne? Fantastyczny. Właśnie takiej miłości, kochani, życzę Wam. Takiej pięknej, cudownej miłości. A teraz już oczywiście o roślinach, o magicznych roślinach. A jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że w drugiej części oczywiście zrobimy sobie taką relaksację. Więc już teraz, kochani, stwórzcie sobie taki kącik zaciszny, gdzie nie będzie Wam nikt przeszkadzał. Przygotujcie sobie świeczuszkę. Te świeczki, nawet te małe tealighty, palą się po prostu bardzo długo, około 4 godzin, więc już możecie ją zawczasu przygotować i zapalić. No fajnie by było, żeby na przykład, bo ja tutaj u mnie nie widać, proszę zobaczyć, jaką mam cudowną świeczuszkę. Fajnie by było, żeby ta świeczka była czerwona, ale jeżeli Państwo nie macie czerwonej świeczki, różowej świeczki, po prostu zapalcie sobie tealighta. Moja świeczuszka jest czerwona z serduszkiem. Specjalnie na ten czas ją przygotowałam. Chcę ją... O, będzie ją widać teraz lepiej po prostu. Ale kochani, nie musi być to taka. To może być po prostu świeca. Chodzi o to, żeby podczas relaksacji, podczas medytacji po prostu towarzyszył nam ogień, towarzyszyło nam światło, które oczyszcza jednocześnie i uzdrawia. Także przygotujcie zawczasu, stwórzcie sobie taki kącik, żeby Wam nikt nie przeszkadzał i już za niedługo po prostu przejdziemy sobie przez taką krótką relaksację, czyli odbędziemy, ja to mówię, podróż w głąb siebie. A teraz już o magicznych ziołach miłości. Pierwsze ziółko, o którym chcę opowiedzieć, oczywiście jako że gra główną rolę, a w dawnych czasach grało przede wszystkim główną rolę w różnego rodzaju działaniach związanych z magią miłości, w różnego rodzaju rytuałach przyciągających miłość, to był lubczyk. Lubczyk. Już kochani, w XV wieku pisano o nim, że znamienite skutki czyni w małżeństwie, roztyrki i niezgody w nim równając oraz że, tak pisano o tym ziółku, oraz że cielesność rozbudza, czyli od XV wieku jest znanym ziółkiem przyciągającym miłość i znanym afrodyzjakiem. Co robiono z tego lubczyku? Robiono różne rzeczy, noszono go gdzieś tam za pazuchą, prawda? Robiono z niego różnego rodzaju miksturki, robiono również wody, magiczne wody. Uważano, że woda lubczykowa, jeżeli sporządzi się taką wodę z lubczyku, to usuwa niedostatki urody.
i należało taką wodę przygotowaną z lubczyku stosować po pełni księżyca, kiedy księżyc był w trzeciej kwadrze. Robiono również z lubczyku odwar z jego korzenia i sporządzano z tego odwaru taki napój miłosny. Dawano wypić ukochanej osobie, ażeby pozyskać miłość. Również legenda mówi, stare źródła podają, że liście lubczykowe zasuszone noszono przy sobie, żeby przyciągnąć miłość. Sporządzano różnego rodzaju woreczki, gdzie wkładano te listki. Zaszywano liście lubczykowe gdzieś w koszuli bądź w sukience, w pas wszywano po to właśnie, żeby przyciągnąć miłość. Kąpano kiedyś dzieci właśnie w takim wywarze z lubczyku, uważając, że jeżeli w czasie podczas dzieciństwa będą dzieci kąpane właśnie w takim wywarze, to wyrosną, bo w życiu dorosłym wyrosną na piękne kobiety i pięknych mężczyzn i będą po prostu przyciągały miłość, taką fajną, pozytywną miłość, będą szczęśliwe w małżeństwie. Także widzicie Państwo, mała, niepozorna roślina, w tej chwili właściwie uznawana za przyprawę, prawda? Czyli to popularne mali jest właśnie robione z lubczyku. I co? W dawnych czasach, od XV wieku, roślina panaceum, przyciągająca miłość, wzmacniająca związki, sprowadzająca piękną urodę, piękną cerę i tak dalej, powab. Uważano również, że jeżeli się wykąpiemy w takim lubczyku, to nasza skóra się wygładzi, stanie się piękna, świetlista. Kochani, zwłaszcza kochane panie, nic nie zaszkodzi, żeby dziś, nie tylko dziś, ale w ogóle włączyć lubczyk do używania, czyli nie tylko jako przyprawę, ale możecie sobie robić jakieś kąpiele, prawda? Spróbować, tak jak o tym było tu pisane, że po prostu korzeń lubczyku, jeżeli Państwo dostaniecie, rozdrobnijcie sobie go, zalejcie przygotowaną wodą, niech sobie postoi parę godzin. Potem po prostu rozcieńczcie to jeszcze wodą i spróbujcie po prostu myć twarz w tym, myć ciało, wlewać do wanny. Tak jak stare pisma głoszą, sprowadza ładną cerę, poprawia cerę, sprowadza dobroczynne energię. Nic nie zaszkodzi, kochani, jeżeli weźmiecie i będziecie brać kąpiel z lubczykiem, a być może po prostu przyciągnie miłość do waszego życia, co jest bardzo, bardzo wskazane, bo to są takie czasy tak naprawdę, że człowiek, żeby być szczęśliwym, zresztą zawsze tak było, od początku świata myślę, żeby być szczęśliwym, potrzebuje miłości, potrzebuje empatii, potrzebuje takich emocji bardzo pozytywnych i potrzebuje mieć kogoś, kto będzie stał obok niego i go po prostu wspierał. Stąd, kochani, nie zaszkodzi nam sporządzać sobie od czasu do czasu wodę lubczykową. Zrobić sobie taki woreczek z naturalnego materiału, wkładać tam suszone listki lubczyku i po prostu nosić przy sobie, żeby przyciągnąć tego odpowiedniego partnera do swojego życia. Na pewno nie zaszkodzi, a może, kochani, pomóc. Tymianek. Tymianek również jest taką rośliną pomocną przy właśnie, jeśli chcemy, pomocną, jeżeli chcemy przyciągnąć odpowiedniego partnera. Zobaczcie Państwo, i lubczyk, roślina przyprawowa tak naprawdę, tymianek przecież również bardzo popularny, roślinka przyprawowa. Jednocześnie mówi się, że w magii tymianek, stosowanie tymianku, bądź w przyprawach, bądź noszenie go w jakimś woreczku, prawda, spalanie go, otaczanie na przykład świec odpowiedniego koloru właśnie suszonym tymiankiem, bądź lubczykiem też, bo są, można wykonywać z tymi wszystkimi ziółkami przyciągającymi miłość, kochani, różne rytuały, które wspomagają nas, jeżeli chcemy właśnie osiągnąć taki cel, jak pozyskanie partnera, bądź właśnie przyciągnięcie miłości do swojego życia. Czyli ten tymianek, roślinka przyprawowa, otwiera nas na potrzeby partnera. To jest bardzo fajne ziółko i pobudza naszą namiętność, kochani, a jednocześnie pomaga nam określić nasze pragnienia, czyli warto go stosować w magii miłości, bo często jest tak, że my
tak naprawdę czegoś chcemy, ale nie potrafimy tak ściśle określić, czego chcemy, jeśli chodzi o miłość u partnera. A właśnie, jeżeli będziemy stosować taki tymianek w magii miłości, on pomoże nam po prostu określić się, otworzyć się tak naprawdę na te nasze pragnienia i jednocześnie pobudza namiętność. Czyli fajnie by było dzisiaj, kochani, zrobić sobie na przykład taki napój, w skład którego wchodzić będzie tymianek, albo po prostu dzisiaj przygotować odpowiednią potrawę, konserwę, gdzie posypiemy właśnie to tymiankiem. Proszę to wypróbować i zobaczyć, jak to po prostu działa. Następnym ziółkiem przyciągającym miłość, ziółkiem miłości, jest werbena, znana od wielu, wielu wieków. Właściwie już myślę, że od XVI-XVII wieku. I uważano, że werbena właśnie już od tamtych czasów jest to święte ziele. Traktowano werbenę jako święte ziele. Służyła nie tylko do przyciągania miłości, ale również pomagała werbena zajrzeć w przyszłość. Jeżeli osoby chciały się dowiedzieć, co też je czeka, wykonywano specjalne rytuały z udziałem werbeny, żeby spytać się o swoją przyszłość, żeby spytać się na przykład, jakiego partnera, partnerkę będziemy mieli. To wszystko właśnie pomagało otworzyć się, na te wszystkie rzeczy pomagała otworzyć się właśnie werbenka. Jednocześnie z werbeny, oczywiście mam tu na myśli werbenę pospolitą, kochani, czyli tą taką dziką werbenę, tą najzwyklejszą w świecie, która ma takie drobniuśkie kwiatuszki, która jest roślinką bardzo niepozorną. O właśnie o tą werbenę nam chodzi. Sporządzano z werbeny również miłosne napoje, pomagała przepowiadać przyszłość, ale nie tylko, również sporządzano jakieś odwary czy napary z werbeny i ona wspomagała osoby, jeżeli chciały uzyskać odpowiedź na jakieś pytanie podczas proroczego snu. Tak właśnie działa werbena i chroniła od uroków, czyli właściwie ziółko magiczne, panaceum, nie tylko w magii miłosnej, w rytuałach miłosnych, napojach miłosnych, ale również jeszcze przy tych rzeczach. Tak naprawdę druidzi w dawnych czasach, kapłani Matki Ziemi, druidzi, przypisywali werbenie niezwykle cenne i magiczne właściwości. Jednocześnie uważano, że chroni od wszelkich chorób, leczy wszelkie choroby. Także warto się by było, kochani, zainteresować po prostu werbenką, tym magicznym zielem, właściwie zielem panaceum na wiele rzeczy i zastosować. Na przykład wiem, że dzisiaj trudno będzie zdobyć tą werbenę, bo to chyba, że zdążycie Państwo pójść gdzieś do jakiegoś sklepu zielarskiego, wtedy kupicie. I możecie też przygotować taki napój z dodatkiem werbeny. Ja znam osoby, bo to jest bardzo świetny pomysł, żeby przyciągnąć partnera odpowiedniego, kochani. Często można kupić taki pierścień, który się otwiera i tam w środku, w dawnych czasach tak było, damy, rycerze nosili takie specjalne pierścienie, które miały taki zameczek niewidoczny i jeżeli się nacisnęło ten zameczek w pierścionku, on się otwierał i tam była przestrzeń. I właśnie często noszono w takich pierścieniach różne magiczne zioła, żeby wzmocnić różne energie w swoim życiu. Jeżeli Państwo byście teraz dostali taki pierścień, który miałby w sobie jakąś taką przestrzeń, gdzie można by było wsypać te ziółka magiczne, to również warto by było nosić przy sobie, żeby wzmacniać różne sfery naszego życia, ale nie tylko pierścień. Można nosić na szyi łańcuszek z jakimś takim fajnym naczynkiem, a wiem, że są robione w srebrze jakieś takie rzeczy, amulety, które mają w sobie miejsce do tego, żeby tam włożyć odpowiednie ziółka i nosić. Ale niekoniecznie, bo jeżeli nie macie Państwo ani pierścienia, ani takiego specjalnego amuletu, to przecież możecie wykonać sobie, uszyć fantastyczny woreczek właśnie, jakiś ładny, ozdobny, który by pasował, i albo nosić na szyi blisko ciała, bo najlepiej działają te wszystkie rzeczy, kiedy nosi się je blisko ciała. Nasi dziadowie wiedzieli, że tak jest, dlatego zaszywali właśnie wiele ziółek w koszulach, w pasach noszonych, prawda?
po to, żeby były jak najbliżej ciała i żeby właśnie te ich magiczne właściwości jak najsilniej działały. Także zachęcam Państwa, możecie wiele rzeczy zrobić. Jednocześnie uważano, że werbena wypędza złe duchy, kochani. Przez zanurzenie na przykład, jak to robiono? Otóż robiono taki napar z werbeny, uzyskiwano taką wodę, w której właśnie z werbeny, przecedzano to ewentualnie i brano gałązki wierzbowe, moczono te gałązki wierzbowe w wodzie. W wodzie, czyli w naparze z werbeny i właśnie wypędzano złe duchy z miejsc, w których się mieszkało. Taka była wiara naszych przodków. Z osób, o których istniało podejrzenie, że ewentualnie coś ich opętało. Właśnie w ten sposób robiono. Jednocześnie uważano również, że werbena leczy wiele chorób. Także kochani, możecie dużo rzeczy zrobić. Ja jestem 8 minut, a jestem dopiero przy trzecim ziółku. Bylica pospolita. Niesamowite ziółko, nie tylko oczyszcza, ale również z bylicy pospolitej, takiego bardzo niepozornego ziółka, kochani, sporządza się napoje miłosne. Robi się napar, łączy się to wszystko pięknie z winem, można dodać również do tego miodu, sporządzić to wszystko, wymieszać i to fantastycznie działa, kochani. Dzisiaj macie pole do popisu, dzisiaj możecie sporządzić różnego rodzaju napoje, także przyciągające miłość, ja serdecznie polecam. A tu mam taki przepis na napój miłosny, mogę Państwu podać. Warto może zrobić dzisiaj właśnie wieczorem, kiedy spotkacie się z ukochaną, albo może umówiliście się na jakieś spotkanie w większym gronie, możecie właśnie sporządzić sobie. Ten napój się sporządza z kopru włoskiego, bierzemy 1/4 łyżeczki kopru włoskiego, czyli tych nasionek. Jeżeli macie werbenę, to też 1/4 łyżeczki werbeny i 3 szczypty gałki muszkatałowej. Wkładacie wszystko do garnuszka. Najpierw wlewacie do garnuszka albo do garnka, w zależności ile osób jest, prawda? Wlewacie tam wino, wkładacie to wszystko do tego wina i to gotujecie bardzo powoli. Bardzo powoli przez chwilę, żeby się to zagotowało, kochani, i na bardzo małym ogniu i to wszystko. Możecie wizualizować ewentualnie osoby, które pracują z energią podczas gotowania się tego napoju, takiego, zanim to zawrze wszystko, możecie wizualizować i wprowadzać energetycznie właśnie do tego napoju taką energię miłości, wprowadzać energię tego, czego potrzebujecie, miłości, empatii, przyjaźni, tego, że na przykład poszukujecie partnera i tak dalej. I warto dzisiaj właśnie taki napój wypić. Jeżeli nie macie werbeny, kochani, to możecie po prostu do czerwonego wina włożyć na przykład 3 szczypty gałki muszkatałowej. Możecie do tego włożyć 3 szczypty cynamonu, też fantastycznie przyciąga miłość i do tego jeszcze możecie dodać łyżkę miodu. Fantastyczny napój, fantastycznie smakuje. Możecie dodać goździki 3 przyprawowe też do tego. Będzie miał specyficzny to wino zapach i smak, a jednocześnie będzie bardzo smaczne, a jednocześnie również będzie to napojem miłosnym, kochani. Czyli możecie wszystko z tym robić, a dzisiaj zachęcam Państwa, żebyście zaczęli to robić. Następne ziółko, mam 5 minut, muszę Państwu wspomnieć o mandragorze. Już w Biblii o mandragorze pisano. To niezwykła roślina. Roślina, która w stanie dzikim, w stanie surowym, nie wiem, chyba teraz w tej chwili już jej nie ma, jest chyba tylko w stanie hodowanym i to jeszcze w krajach egzotycznych. Wyginęła zupełnie, ponieważ to teraz się mówi o tym, że po prostu za dużo jej pozyskiwano, wprowadzano taką gospodarkę rabunkową, bo była niezwykłym ziółkiem. Niezwykłym ziółkiem, o którym w Biblii już pisano, że sprzyja nie tylko miłości, ale równocześnie, jeżeli ktoś miał problemy i kobieta bądź mężczyzna, sprzyja poczęciom. Tak. Były dwa rodzaje mandragory, tak pisano o niej. Była mandragora
samcza i była tak zwana mandragora samicza, czyli mandragora żeńska. I właśnie stosowanie tej mandragory sprzyjało poczęciu. Jeżeli para miała problem, małżeństwo miało problem właśnie z poczęciem dzieciątka, wtedy nakazywano, żeby po prostu sporządzić napój z mandragory, nosić również przy sobie taką mandragorę, żeby właśnie łatwiej było zajść w ciążę i mieć potomka. Sposób pozyskiwania tej mandragory też był bardzo dziwny. Uważano, że najwięcej cennych właściwości, kochani, oczywiście mówię o tamtych czasach, uważano, że najwięcej cennych właściwości, jeśli chodzi o mandragorę, ma mandragora, którą pozyskuje się spod szubienicy, czyli jeżeli tam rośnie i stamtąd się ją zerwie, to po prostu ona ma najwięcej magicznych właściwości, czyli przyciąga miłość, służy poczęciu i tak dalej. Dziwne to były rzeczy, chociaż w dawnych czasach sądzono, że sznur wisielczy też ma najwięcej fajnych rzeczy, fajnych energii, że przyciąga szczęście i każdy chciał go mieć. No takie były czasy, ale jednocześnie, kochani, też sposób pozyskiwania tej mandragory był dziwny, bo uważano, że należy po prostu prowadzić tam psa, z przodu przywiązać mu do jakąś kiełbasę na przykład do ogona i on będzie w jakiś sposób tam wyrywał, będzie, to dla mnie to barbarzyńska rzecz. W każdym razie, kochani, takie były różne dziwne sposoby. Mandragora zerwana spod szubienicy, też to jest bardzo dziwne, no ale takie były czasy, tak uważano. Kochani, oczywiście zaraz zbliżam się nieuchronnie do przerwy, nie zdążę Państwu opowiedzieć o następnych ziółkach miłości, o sporządzaniu napojów, a jest tego bardzo dużo, ale kochani, przecież ja jestem od 19 z Wami w wieczorze razem z Rolandem, więc jak będzie chwilka wolna, to ja cały czas będę Państwu opowiadała o tych ziółkach miłości. A teraz po tej przerwie, oczywiście króciusieńkiej, kochani, przechodzimy do relaksacji, przygotujcie się, także do zobaczenia za chwilę.